trochę, a to ratunek, i to pani na to właśnie zawsze zadaje mi to pytanie. Czy to lepsze życie? Czy życie to nie zadanie? A myślałam, że ja nie życzę to nie zadanie. To pewnie zbawka może się nie. To nie zbawka nie chce. To tak dobrze, to będzie cieszę. To było to tyle, tyle krajów, tyle krajów, czy tyle krajów. To było tam nie zapomnieć, to prawda, że nie ma czasu. A później tam, o tym, o czym by się tu powiedzieć, nie chciał 3 lata temu opowiedzieć, jak to za księgę, które jego tata dostawał, trudno mi się zaopał, mało na zdarzy, ale tata się umęka może, bo tak krystalicznie uczciwy, że nie tak mu tak bardzo ekologię, że zostawało mu tego opału, a mamusia załatwiła od Żydów francuskich. Piękną marynarkę, która musi tam dawać zajmować Polskę. Pani, panu o takich sprawach musimy mówić, a jeśli nie ma, to ona to wyprą z siebie. Jeśli ktoś chce zabrać głos, bardzo zapraszam. Jeszcze raz, całego kraju serca wam dziękuję za to, że jesteście tutaj, że jesteście ze mną, że wspieracie. Nawet właśnie słowa podziękuję, nie mogę czuć pracy w tej stronie, ale chodzi to. To by to naprawdę wzmacnia. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz. Cześć i chwała bohaterom! 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 Cześć i chwała! I bardzo poproszę teraz mojego przyjaciela Polaka o zabranie głosu pana doktora Nabila Al-Malaziego. Przy okazji, kochani, powiem wam jeszcze jedną sprawę. Doktor Nabil Al-Malazi jest też, kochani, członkiem honorowym naszego stowarzyszenia. Rok temu otrzymał statuetkę za to, jak walczy o Polskę, o historię polską, żeby nie była zakłamana. Dziękuję ci, Nabil, że jesteś z nami. Od początku wspierasz nas. Rafał, proszę cię zabrać głos. Krzysiu, jesteśmy do końca razem. I mam nadzieję, że dobijemy swoje. Już zabrnęliśmy wczoraj, w zeszłym roku, pierwszy raz zostaliśmy puszczeni na teren. Flagami obozu na drzewcach. Nie jak derki takie na koniu, nie? Bo to jest tak jakby flaga, która jest, kochani, na plecach gdzieś. Flaga, która znaczy w plecach, to wydaje mi się, to jest tak jakby za młodego mój dziadek konie po prostu tak, takim kocem, derką owijał. No to tak, nie wiem. A nasza flaga przecież nie jest derką. Pomimo że jesteśmy, wyglądamy chyba groźnie, ale mimo to puścili nas flagami na drzewcach. Nie bali się, że tam kogoś tam ubijemy po drodze, a zresztą nie mieliśmy chyba okazji, bo już tam opróżnili nam po drodze wszystkich tych, którzy potencjalnie, powiedzmy, tych, którzy mogliby dostać od nas, powiedzmy, ten. Tym bardziej, że tej flagi tworu sionistycznego w zeszłym roku zniknęła. Zniknęła ta flaga, a wcześniej było jej pełno i tylko ona była. To znaczy flaga, ja ją nazywam inaczej. Ja ją nazywam inaczej, ale nie chcę tutaj wchodzić w politykę za bardzo. Także, kochani, jesteśmy tutaj co roku, będziemy co roku obchodzić, bo to jest obóz w Oświęcimiu, tak jak powiedział Krzysiu. To pierwszy transport to był, składał się z Polaków, z Tarnowa. Z więzienia w Tarnowie zostali przywiezieni. Tu było 31 chyba 30 kapo, tak, i od tego a Polacy dostali numer 31 i w górę, albo w górę. 32, o ile nie pamiętam, o ile pamiętam. W każdym bądź razie grubo później został zbudowany drugi obóz. Ale co zmyślał też, żeby nie było zakładania? Dla tych, którzy udają. Właśnie, że nie.
na Bilko i nawet pani jedna tutaj się tak troszkę z muzeum koncentracji Lagerhausen się wygadała, remontując obóz Birkenau, że ten obóz powstał z myślą o żołnierzach Armii Czerwonej. Nie, to nie został ten obóz, też tam zostali Polacy z tamtego obozu, polskie gospodarstwa zostały usunięte, porozbierane te gospodarstwa, tak samo jak tutaj. I z tych budynków powstały pierwsze budynki właśnie dla Eggefarben. Tutaj Niemcy płacili, jeśli nie mylę, 3 marki do Rzeszy za jednego więźnia polskiego, który tu pracował w katorżniczych, naprawdę w katorżniczych, kochani, warunkach. Dlatego podkreślam to, że koncentracjonlager Birkenau nie powstało z myślą o Żydach. Koncentracjonlager Birkenau powstało z myślą o jeńcach wojennych Armii Czerwonej. I to jest prawda. I tej prawdy nikt nie zakłamie. Nie ulega wątpliwości, że ten obóz w Oświęcimiu to był po prostu założony dla Polaków. Dla Polaków, tak. I tam Polacy zginęli. I mowa o jakimś holokauście, o jakimś tam, nie wiem, jakiegoś tam ludu jakiegoś tam, to jest mowa nienawiści, dlatego że tu Polacy przede wszystkim zginęli. I tak jak w Jedwabnim, też Polacy zginęli. To są Polacy, którzy zginęli. I przywłaszczenie to, że to pochodzenia tam, czy tam religii, czy wyznania jakiegoś tam, tam byli różni ludzie. Polska była otwartym krajem, Polska była jedynym krajem w Europie, który przyjmował tych Chazarów, którzy uciekali, czy tam emigrowali, przyjechali tutaj do Polski, pomimo że handlowali żywym towarem tutaj w Polsce, ale mimo to mieli jakieś tam przywileje. Nie będę wracał do statutu kalińskiego, czy tam jakichś innych wymyślonych jakichś tam przywilejów, ale my to skończymy. My skończymy z tym. My przyjmiemy w naszych rękach swój los. Odzyskamy swoją tożsamość, mamy, zresztą nie stracimy jej. Nigdy jej nie stracimy, a próbują nam ją pozbawić. I tożsamość, tak jak i próbują nam kraj zabierać, już sprzedają, już oddają za darmo czasami. I nie będę mówił o ostatnich akcjach od marca. To nie jest miejsce. Musimy jechać na obóz. Pozdrawiam was, kochani, serdecznie. Brawo dla doktora Nabila. Dziękuję ci serdecznie, Nabil. Poproszę tym o zabranie głosu pana burmistrza doktora Sandeckiego. W imieniu Wojciecha Olszańskiego, naszego lidera, człowieka, dzięki któremu nasz głos stał się słyszalny. Przedaliśmy się dzięki niemu do mainstreamu. Przed chwilą właśnie rozmawiałem i bardzo prosił, żebym przekazał wyrazy najwyższego uszanowania. Kaktus, chodź tutaj, a to do ciebie. Chcę w imieniu prezesa Olszańskiego ci podziękować. W imieniu również prezesa Stronnictwa Narodowego Ludwika Wasiaka, w imieniu Stronnictwa Narodowego, no i swoim. Bo dzięki tobie tutaj trwa polski głos. Było tutaj wielu ludzi, którzy mówiło prawdę. Był Świtoń, jest i bywa Piotr Rybak i ty kontynuujesz to święte dzieło. Przyprowadziłeś Polaków, żeby pokazać, jak to się miejsce nazywa? Monowice, tak? To się nazywa Monowice. To jest ukryta prawda o hitleryzmie. Dzisiaj śpiewaliśmy, że Niemcy mordowali. Powinniśmy śpiewać: Niemcy mordowały. Niemcy jako państwo, jako struktura przejęta przez wrogą, fałszywą flagę pseudopatriotów niemieckich. Bo kim byli hitlerowcy? Byli waspowską agenturą. Tak jak komuniści, którzy przejęli Rosję i zrobili tam ludobójstwo Słowian, tak Niemcy były i są. I są dzisiaj, i mówię to publicznie, może tutaj policja mnie filmować, zresztą wszystko będzie w internecie. Niemcy dzisiaj, Niemcy wczoraj,
i zanosi się, że liczne państwa są przejęte przez wrogą waspowską agenturę i chcą ludobójstwa Słowian, zniewolenia trwałego każdego człowieka. I w tym właśnie miejscu, nie w Auschwitz I czy w Auschwitz II, tylko w Auschwitz Monowitz, widać ten industrialny charakter Holokaustu, mordowania, męczenia, kradzież, zawłaszczenie, niewolnictwo. To jest przesłanie wczoraj i dzisiaj i na jutro na tą całą wojnę, którą już nam preparują i pandemię, która się zbliża, jak mówią. Przesłanie jest takie, że każdy obywatel ma być martwy obywatel, że każdy obywatel ma być wyzyskanym obywatelem. Tutaj tę prawdę dowiadujemy się dzięki dzielnemu człowiekowi z Krakowa. Weźcie go wylecz, niech on tutaj przy mnie stoi. Panowie, panie Kaktus, chodź pan tutaj. Stój i odbieraj hołd. Nauczmy się chwalić dobrych ludzi, jak póki żyją. Zanim go tu sprzątną. Gdzie ty jesteś? Jestem. I trzeba temu człowiekowi oklaski, aplauz. Brawo Kaktus. Brawo ten pan Krzysztof. Proszę państwa, my przyjeżdżaliśmy z Warszawy i tam, gdzie Świtoń pokazał nam, tam, gdzie jest miejsce, gdzie święty Maksymilian Maria Kolbe został okazany przez papieża jako zwycięzca. Papież tego nie powiedział. Dowiedział się o tym Świtoń, że Bóg zadrwił z całej tej waspowskiej, hitlerowskiej agentury. Kiedy ciało kilkakrotnie wkładane do pieca świętego Maksymiliana Marii Kolbe nie spłonęło i zostało w pośpiechu zakopane pod krematorium. I dlatego oni dzisiaj boją się nas. Boją się, bo my chcemy wykopalisk pod krematorium. Chcemy, żeby wszystko było zbadane w tamtym miejscu. Dlatego chcą tutaj uczynić eksterytorialne, czyli de facto wyłączyć ten fragment spod władania państwa polskiego. Rozumiecie, o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby ta straszliwa prawda o nich dzisiaj ważna, to nie jest historia zamierzchła, to jest informacja bieżąca o tym, co oni nam szykują. I dzięki temu człowiekowi my do tej prawdy doszliśmy dzisiaj tu, w tym miejscu, wiele razy jeszcze, bo tutaj on cały czas przypominał, że jakieś dziwne ruchy tam są, że to miało być muzeum, które pokazuje, jak było. Muzeum ze swojej natury, słowo muzeum, pokazuje, to jest miejsce, gdzie są dowody, jak było. Nie, to nie jest muzeum. To jest jakiś teatr oszukańczy. To jest część Hollywoodu. Napiszcie tutaj Hollywood, Machtfrei. Po co udajecie, że to był były hitlerowski obóz? Dlaczego ukrywacie prawdę? I ten człowiek pokazał, że jest nieprawda, że jest fałsz i okazuje się, że Świtoń nie umarł. Świtoń, który tutaj przyjeżdżał, który był zmanipulowany, który był osaczony przez agentów. Im się wydawało, że pogrzebali prawdę, tak jak ciało świętego Maksymiliana pod krematorium. Nie udało im się, jest nowy Świtoń. Jest do kogo się zwracać, jest kogo chwalić, jest do kogo zatelefonować, jak się tutaj przyjeżdża. Mam do ciebie wielką prośbę, żebyś 14, jak tutaj przyjdziemy, tutaj razem z tobą, pod twoim przywództwem, żebyś 14 sierpnia, jak będzie rocznica śmierci i tego, jak Maksymilian Kolbe się nie spalił, żebyś był z nami również przez moment na żwirowisku, gdzie będziemy salutowali. Oczywiście, że będę. Oczywiście, że będę. Bardzo serdecznie ci dziękuję. W imieniu kamratów, w imieniu Wojciecha Olszańskiego, w imieniu Stronnictwa Narodowego im. Dmowskiego Romana, którego mam zaszczyt tutaj reprezentować, Ludwika Wasiaka, prezesa, bardzo jeszcze raz, niech mi będzie dane uścisnąć prawicę tego dzielnego bohatera polskiego. Czołem wielkiej Polsce! Czołem wielkiej Polsce! Śmierć! 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 Kochani, bo już będę na dużo, 45 mamy wejść. Musimy zdążyć. Proszę państwa, skoro zostałem wskazany jako martwy obywatel, to chciałem powiedzieć, że
To jest oczywiście żywy człowiek, chociaż pozbawiony praw obywatelskich, co mnie i wielu Polaków dotyka. Chciałem Państwu powiedzieć taką historię. Mówię ostatnio, że chleb jest drogi. Tak sobie pod nosem w sklepie. A dolatują do mnie emeryci i mówią: panie, no co panu chodzi, przecież jest tak dobrze. Ludzie się pytają, paliwo jest drogie. Co się dzieje, co się stanie, jak to będzie wyglądało? Popatrzcie na Auschwitz. 90 czy nie wiem, czy 70% umiera, ktoś przeżywa. Nie ma opieki medycznej. Świętej pamięci dr Hałat mówił o ponad 200 tysiącach zgonów ponadnadmiarowych. To właśnie jest ta granica. Auschwitz jest tą granicą, do której się możemy zbliżyć tak naprawdę. A zobaczcie Państwo na jeszcze jedną rzecz. Doktor Mengele, anioł śmierci, miał dostęp do tysięcy ofiar, w tym dzieci. Ukochał sobie przede wszystkim bliźnięta. Ale zobaczcie, dzisiejsi oprawcy mają dostęp do miliardów ludzi, na których sobie robią doświadczenia. Jak przed chwilą powiedział pan doktor Sendecki, czeka nas kolejna plandemia. I proszę Państwa, to jest najgorsze. W tym obozie i w innych obozach, kiedy Niemcy wybierali sobie najpiękniejsze kobiety, żeby się z nimi pobawić, to czasami to karmili je, na przykład dawali im prezent w postaci bochenka chleba czy kawałka chleba. I te kobiety, zgwałcone, przymuszone, kiedy wracały pod swoje prycze, to tym kawałkiem chleba dzieliły się ze swoimi koleżankami. A dzisiaj my sobie skaczemy do oczu. Pytanie, czy my mówiąc, że chleb jest drogi, że szczepionka jest szkodliwa, chcemy komuś szkodzić? Nie, proszę Państwa. Bądźmy solidarni, bądźmy przede wszystkim wspólnie ze sobą, tak jak tutaj ludzie byli, umierając, oddając życie. Dziękuję uprzejmie. Dobra, musimy zdążyć. Koń wyższy, możemy się spotkać po całym środku, chociaż na środowisku. Nikt nie powiedział, że wyjeżdżamy. Proszę. Chciałam tak powiedzieć parę słów jako matka, jako babcia, jako przede wszystkim Polka. Wszyscy tu macie dzieci i zwracam się do wszystkich matek, Polek, babci. Nie pozwólmy na uśmiercanie naszych wnuków i na doświadczanie na naszych dzieciach. Pilnujmy nasze dzieci. Przede wszystkim ten zębownik musi dać nam do zrozumienia, że już dość ofiar. Koniec. Czołem bohaterom! Czołem!